Jesteśmy napywalni przy ulicy Koncertowej. W czasie ferii zimowych zorganizowano tu punkt ośrodka szkoleniowego Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzieci uczą się resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Takie działania wpływają na poprawę bezpieczeństwa i upowszechniają ideę szkolenia się z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy. Inicjatywa wyszła od dyrekcji Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji i Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża od ośrodka szkoleniowego. Uznaliśmy, że w tym roku będzie świetną okazją akcja Zima w Mieście, aby trochę zwiększyć świadomość odwiedzających baseny na temat metod ratowania życia, na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, kiedy wychodzimy w teren, nie szkolimy na sali szkoleniowej ani na sali szkolnej, kiedy właśnie pokazujemy się w takim miejscu jak basen. Ludzie szczególnie zdają sobie sprawę, że jest to wiedza przydatna, może się okazać przydatna w każdej chwili. Nie jest to nic abstrakcyjnego i chętnie korzystają z okazji, aby sobie spróbować chociażby przypomnieć umiejętność ratowania życia, w tym zwłaszcza najcięższym przypadku, czyli nagłego zatrzymania krążenia, braku oddechu poszkodowanego. Warsztaty były dobre, fajnie. Dobre przygotowanie na przyszłość, żeby kogoś uratować. Albo jak moja babcia lub ktoś z mojej rodziny będzie nieprzytomny. Bardzo dobrze się przydaje. Bardzo są przydatne, bardzo mi się podobało. Pierwszy raz to nie. Wcześniej na festynach, w szkole, też na basenie, dużo razy. Dużo razy przychodziłeś szkolenie, tak? Tak.